Witam w kolejnym podcaście. Cześć, cześć. W ramach od razu przypomnienia, zanim przejdziemy do tematu, oczywiście przypominam, że on się pojawia we wtorki o 16:00. Na różne streamingi macie linki w opisie, to będę przypominał od razu, za każdym razem. I jeszcze taka prośba w sumie od jednego z widzów, gdzie na live powiedział, że jeżeli macie jakieś takie pytania, trochę w formie Q&A do podcastu, na które, wiecie, nie poświęcimy całego podcastu, tylko jakieś takie mniejsze pytania, to spoko, możecie je zadawać, nie wiem, będziemy je w trakcie gdzieś tam omawiać, na koniec, czy po prostu jak zbierze się tego więcej, to na jeden cały podcast. I to są... A dzisiaj o klanie Hyuga i Byakuganie. I to są, choć jeszcze przejdźmy do tych pytań, to mają zadawać pytania takie ogólne, czy wiążące się z tematem podcastu? Bo w sumie też nie do końca. Ja bym powiedział, że obojętnie, okay. W sensie... My sobie tam wybierzemy nie potem. Nie musi być przecież konkretnie o tym temacie, no. O którym mówiliśmy, nie? No to okej, okay, to wszystko wiadomo. To nie musimy się odnosić do poprzednich odcinków, ale wiesz, no nie wiem, teraz nie wymyślę pytania na poczekaniu, ale wiesz, czasami może być coś takiego, że głupie pytanie, dlaczego jest coś tam... O, wiele osób mi pytało... Eliasz, zrobisz filmik na przykład o opaskach ninja, nie? A to jest temat, na który nie da się zrobić odcinka, bo to będzie trwało minutę, nie? Ludzie, o dlaczego o niektórzy mieli czerwoną opaskę, a niektórzy niebieską, stylowo, a niektórzy jakąś tam... A to nie ma żadnego znaczenia, to jest po prostu taka, że jak ktoś chciał sobie kolor, taki sobie wziął. I czasami się zmieniało na przestrzeni tego, że Naruto miał na początku niebieską, później miał czarną. Po prostu one się zużywają. I koniec. Kropka. Nie ma nic więcej do powiedzenia. I mam na temat taki zrobić cały odcinek. Wiesz, o co chodzi, nie zużywają się tylko ubrania w Shippudenie i Naruto. Tak, bo... tak. No chyba, że Naruto zmienia tam co chwilę, wiesz. Tak, szczególnie, że jak się zamienia w bestię, potem odmienia i potem strój mu wraca. No i tak chyba top 10 najsilniejszych ubrań Naruto, to chyba jeden to jest maska Kakashiego. O. Tylko trochę się urwała, jak walczył z taki tym, odcinek musi się pojawić, Kakuzu. Wiesz, to ja tu widzę odcinek w duo już, myślę, że... No. A dobra, przejdźmy sobie do tych Hyuga, czyli dzisiaj chcemy sobie porozmawiać ogólnie o klanie Hyuga i oczywiście może zahaczymy też o pozostałych klanach. No pewnie coś tam się, tak, bo... wiesz, zawsze wyjdzie w trakcie, a zanim właśnie jeszcze rozpoczniemy, to taka dygresja, bo tam pisaliśmy sobie z Nekonem, że niektórzy mają właśnie takie do zarzucenia, że o, właśnie odchodzimy trochę od tematu, ale nie wiem, ja się dogadałem chyba z Nekonem, tak mi się wydaje, bo wtedy akurat pisaliśmy, że... To jest cała esencja po prostu tworzenia podcastu. To nie chodzi o to, że będziemy teraz szczególiki, każdy po kolei robić, tak? Mamy jakieś tam punkty tego podcastu, je robimy, ale to odchodzenie od tematu, no wydaje mi się takim naturalnym, bo to nie jest tak. Nie jest właśnie coś na zasadzie, ej, robię scenariusz, wszystko wypunktowane, wszystko ma być pięknie, jak to jest w odcinkach typu z scenariuszem, tylko to jest właśnie taka luźna pogadanka na jakiś temat w szerokim wydaniu, ale możemy odchodzić od tego. Mi się to najbardziej to podoba, wiesz? Na przykład domyślam się, że chodziło o to, że jak gadaliśmy o Shisui, to tam na 20 minut zniknęliśmy po prostu z tematu i zaczęliśmy gadać o jakiejś twórczości i coś. Tak jest, ale tak mi się jest. To tak podobało. Tak, mi się ja się ten temat po prostu podjarałem. Mi się ciekawie, jakby rozmawiałam na temat, bo ten Shisui się szybko wykruszył z tego powodu, że on, tak jak niektórzy pisali, że my mówiliśmy o nim tam 40 minut, a on tam miał... Jak to się nazywa? Czasu ekranowego. Czasu, 5 czasu minut, antenowego, nie? Tak, 5 minut, no. Że więcej pogadaliśmy o nim niż miał czasu antenowego. No i to jest X razy, prawda. No i tak to wyglądało i dlatego te podcasty są takie luźne, że my sobie siadamy, jakbyśmy po prostu, zadzwonię sobie do kolegi i porozmawiamy sobie o Naruto. Tak. I to jest taki, że wiecie, oglądacie nas jako trzecia osoba, która sobie siedzi obok i sobie słucha. I to jest spoko, i to jest zawsze... I mówisz, a tutaj pierdolę głupot, napisz komentarz. Nie? Proszę bardzo. No takiej mam wrażenie w zasadzie. Bo to jest zabawne, bo ja sobie o tym myślałem, nie? I tak, jest sobie odcinek, scenariusz i tak dalej. No to tam jest najwięcej do przypierdzielania się, jeżeli ktoś popełni błąd, tak? Bo tam jest, wiesz, chodzi o to, że robisz jakiś research, masz to wszystko zaplanowane, wszystko robisz tak jak chcesz, więc to powinno być dopięte na ostatni guzik. Jeżeli jakieś pierdolisz głupoty, to po prostu możesz mu wypełnić w komentarzu, powiedzieć, ej, tutaj się mylisz. No i to jest jak najbardziej zrozumiałe, nie? Nie. Druga sprawa jest live i niektórzy mogą powiedzieć, że live i podcast to jest to samo, ale to właśnie, ja odbieram to znacznie inaczej, nie? Dla mnie live to jest takie właśnie też posiedzenie sobie, wiesz, pogranie sobie w tle, coś tam pogadanie, jeżeli ktoś cię zapyta, możesz nawet gadać o tym temacie tak samo godzinę, ale to jest takie, mam wrażenie, że live jest taki ulotny, nie? Bo wiesz, mimo tego, że zostawisz go na kanale, to i tak raczej nigdy do niego nie wróci, a podcast to jest takie coś właśnie pomiędzy odcinkiem a live'em. Tak, no takie bardziej jakby...
ciężko powiedzieć. Taka jakby zwykła rozmowa dwóch ludzi, którzy się spotkali. Tak. Niż taki live, dokładnie, który właśnie jest... To jest też takie w sumie luźne. Jest to bardzo podobne, ale jednak różnią się takimi małymi rzeczami. Jakby powiedzmy, nie wiem, streamer czy tam prowadzący rozróżnia jakby to w odczuciu. Może i widzowie inaczej mają, nie wiem. Mogą dać znać. No nie wiem, ja kiedyś oglądałem dużo live'ów, teraz podcasty oglądam właśnie, nie wiem, najczęściej z rana samego, albo myjąc naczynia, albo cokolwiek robiąc. Bo to jest spoko, nie? I tak masz wyłączony mózg. To jest zawsze się sprowadza do tego, co kto lubi, nie? Zawsze sprowadza do tego, co kto lubi. Jedni wolą takie, żebyśmy się trzymali tego tematu i szli po prostu bardziej liniowo, żeby usłyszeli to, czego chcą usłyszeć jakby, nie wiem, po temacie, po tytule. I są też tacy ludzie, którzy lubią sobie w tle posłuchać i to jest bardziej taka forma podcastowa, taka oryginalna, w której się rozmawia przyjemniej, po prostu przyjemniej. Tak, no wiesz, ja wiem, że zrobimy to dokładnie, robimy dosłownie to, czego oni chcieli, żebyśmy robili ta garść osób, ale właśnie o to chodzi, że ja nie wiem, jak ja na przykład oglądam podcast, ja nie wiem, jak się stawiam w roli widza, bo to wolę oglądać gościa, który jakby robi to, co chce robić, a nie ma wypunktowane rzeczy, nie? I po prostu mówi to, co sobie zapisał wcześniej, bo no, jakby to jest też okej, bo to jest jakby jego przemyślenie, ale znacznie fajniejszym jest jak, nie wiem, odejdziesz od jakiegoś tematu, bo masz coś ciekawszego do powiedzenia, chociażby dla ciebie, nie? I to jest nawet fajne, jak widzisz człowieka, który z pasją gada o czymś tam, nie? Nie mówię, że koniecznie ja tak robię, ale jak oglądałem jakieś podcasty inne, to gość się wkręcił tak w temat, że może na bardzo nudny temat mówić tak ciekawie, bo się zajarał tym, że to jest fajne, ja to lubię po prostu. No i taka jest właśnie idea całych podcastów i dlatego fani podcastów je po prostu lubią. I też w Polsce coraz lepiej to wychodzi. A my sobie przejdźmy, bo jest 7 minuta do tematu, czyli klanu Hyuga. No, tak. To, co chcemy się dowiedzieć na początek, to jak to się stało, że klan, który był nazywany w Shippudenie, w pierwszej serii Naruto przede wszystkim najsilniejszym klanem, to w sumie Uchiha to upadło szybko, więc mogli być nazywani najsilniejszym. No, można powiedzieć, że byli. Tak, tak. Ale powiedzmy, to sobie przejdziemy w sumie. Hyuga są potomkami klanu Otsutsuki, nie? To tyle wiemy. No. I pochodzą z linii rodu Hamury. I są takimi, powiedzmy, kuzynami Uchichów Uzumaki i klanu Kaguya, bo to wszystko jakby pochodzi jakby z jednej gałęzi. Tak. I teraz, powiedzmy, oni mają jakąś historię w pierwszej serii i naprawdę ta historia jest fajna i ludzie w sumie troszeczkę o niej zapominają, bo... Ja się pod tym podpisuję, bo ja też. No to sobie... Jakby pamiętam, że było coś, ale nie tak średnio pamiętam co. No to sobie ją przypomnijmy. Bo naprawdę ta historia jest fajna i szczerze wam powiem z ręką na sercu, że klan Hyuga jest lepiej i bardziej rozbudowany niż klan Uchiha. Naprawdę. Powiedzmy, jaką mieliśmy historię z członkami klanu, jakąś taką dramatyczną w klanie Uchiha, poza właśnie ich wyrżnięciem. Jakby poznaliśmy Shisuego, Obito, Madara, jego brat i jakieś randomy, nie? I tam Sasuke i tak dalej. I tam jakieś randomy. Tak, tak. To samo powiedzmy było z... Jeszcze było gorzej w sumie z Hyuga, ale jednak pokazali całość tego klanu i to było takie coś, że istnieje główny ród oraz gałąź rodu, nie? I to jest, w sumie się podobało w Shippudenie, nie w Shippudenie, tylko w pierwszej serii, że te klany jakby były odosobnione od wioski. To nie było tak, że był Hokage, który stoi na czele i on wszystko, i on sprowadza się do każdej ostatecznej decyzji, tylko te klany miały swoje życie. Jakby żyły swoimi prawami. Tam był Hizashi, tam był jego brat i oni jakby podejmowali decyzje na temat klanu. Jakby Hokage nie mógł zbytnio na to wpłynąć i ta historia to pokazuje. To samo może pokazać troszeczkę Uchiha. Jednak tam się skończyło, jak się skończyło. Ale to w sumie, to jak mówisz, to ja odniosłem wrażenie, że każdy tak ma. W sensie to też jakby... No Hokage może wpłynąć na nich, ale nie w takim stopniu. Nie wszystko sprowadza się właśnie do decyzji Hokage, ale to w każdym klanie, nie? W sensie, tak. Powiedzmy, ktoś ma sobie małą wojenkę w klanie Uchiha, no to niech sobie załatwi w klanie Uchiha. My się do tego nie wtrącamy. Jednak, nie wiem, Nozuka tak samo. Akurat tam wioska, powiedzmy, się wtrąciła i to nawet tak, znaczy, no wiesz, daję tylko przykład, ale jaki klan byś sobie nie wybrał, to najpierw jest jakby, jeśli to nie jest temat dotyczący całej wioski, tylko klanu, to po co ma się Hokage wpierdzielać, nie? Tak, szczególnie te cztery główne, powiedzmy, szlacheckie rody, które właśnie należą właśnie Hyuga, Uchiha, Senju. Jeszcze jeden jestem pewny, czy to jakiś Uzumaki, już czwartego nie pamiętam, to takie cztery te główne, pewnie Nara, bo tam też oni byli jakby, reprezentowali ich na Radzie Kage.
Są takie cztery główne. Kurde, nie cztery jestem, największe. Powiem, czy szlachetnym nie był przypadkiem Shimura. O, tak, 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 tak. Tak. To już w ogóle ten szlachetny wielce klany był pokazany. Ja żałuję tego, bo mi się bardzo podobał ten motyw. Ogólnie całej pierwszej serii tej mroczności. Powiedzmy, że to było troszeczkę mało logiczne, bo wyobraź sobie, że Hiruzen, dobry Hokage, nie wiem, Kakashi, tyle dobrych ludzi, ale jednak robimy egzamin na Chunina, na którym 12-11-latkowie umierają w lesie i biją się na śmierć i życie. I wyobraź sobie takie coś. Oczywiście to nie jest takie logiczne, jakby, powiedzmy tak, my jak możemy sobie to wytłumaczyć, że o, świat Shinobi jest okrutny, też widziałem takie opinie, świat Shinobi, albo takie, wiecie, wytłumaczenia. Świat Shinobi jest okrutny, jeżeli oni staną się silni i nie poradzą sobie w takiej sytuacji, to prawdopodobnie i tak zginą, bo to jest jakby... W każdej chwili może wybuchnąć wojna i świat jest okrutny i tak dalej. To jest dla mnie jakby mało słabe uargumentowanie. Tak, i Boruto i w Shippudenie troszeczkę od tego odeszli. Widzieliśmy w Shippudenie, prawdopodobnie był to filerowy ark, albo po prostu OVA, w którym właśnie Naruto po raz kolejny podchodził do egzaminu na Chunina. Jak widzieliśmy, było to wiele, wiele łagodniejsze. I już to już w ogóle w Boruto było łagodniejsze. I ma to więcej logiki. Boruto na początku w ogóle było bardzo łagodne, z tego co pamiętam. Tak, to, tak. Nie wiem, czy to jest argument akurat, ale... było delikatne, ale to miało sens, nie, prawda? To miało sens, że przecież Naruto i rodzice tych dzieci nie będą ich wysyłać na śmierć po to, żeby zdobyli opaskę. Bo to nie ma sensu, ale do oglądania jest gorsze, bo zgodzisz się, że taka mroczność... Taki, wiesz, egzamin na śmierć i życie jest wiele bardziej emocjonujący. Jasna sprawa. Tak. To znaczy, jest kilka też ale, bo też właśnie propos tych pytań, ktoś mi zadał pytanie, ej, ale jakim cudem na przykład Gara zabił kilka osób w Lesie Śmierci, nie? Tak, zabił, no. A jakim cudem, skoro w tych zwojach byli podobno zapieczętowani Juninie, którzy mieli chronić ich, nie? Marek, byli Anbu, Anbu pewnie. A czy Anbu? Nie, sam nie pamiętam. Mówię Anbu, bo to najsilniejsze jednostki w końcu. Najodpowiedzialniejsze. Tak, ale nie pamiętam, ale chyba było tak. W sensie, jak ja sobie to sprawdziłem i tak dalej, tylko że... No to ciekawe w sumie. No najprawdopodobniej miało to działać tak, że po otworzeniu zwoju dopiero wyjdzie ten Jonin po prostu. Prawdopodobnie, nie? Nie, tak. Prawdopodobnie. Jest jakieś niebezpieczeństwo, on sobie... O, wychodzę, elo, nie? Troszeczkę słabe zabezpieczenie. To chyba w ogóle nie zostało pokazane. Nie, raz było coś. Pamiętam, że była sytuacja, że chcieli otworzyć swój, a nie wiem, czy otworzyli. Ktoś tam chciał. Troszeczkę słabe zabezpieczenia, patrząc na to, jak szpiedzy w ogóle działają w Shippudenie, niezauważeni gdzieś tam za drzewami, jak Kakashi działa na przykład w Boruto, gdzieś ich obserwował. Oni nie mogli go oczywiście nigdy za nic wykryć, bo to oczywiście jest doświadczona osoba. No i jakoś oni byli jakby bez opieki, bez niczego. I to powiedzmy jest taki malutki plot hole, paradoks, ale pierwsza seria miała to właśnie w sobie, że fajnie jej się oglądało, jeżeli przymykamy sobie oko na niektóre rzeczy, bo tam naprawdę znaczy, zobaczymy wiele takich wiesz głupot. Co? Nie? To jeszcze trzeba sobie uświadomić, że to były takie starodawne czasy, nie? To jeszcze nie zdążyło wszystkiego wyplenić tego, że oni walczyli przez lata, żeby w ogóle, wiesz, dzieci się nie zabijały na wojnie. Hiruzen, dobry wujek. I tak to było lepsze niż za czasy ery walczących państw, nie? No bo tam po prostu nie miałeś wyboru. Albo szedłeś na bitkę, albo po prostu umierałeś pasywny człowiek. Ale popatrz na to, że Hashirama założył wioskę, szkołę w takim celu, żeby dzieci właśnie nie musiały ginąć ani walczyć. To był cały, jakby na tym wszystko to było zbudowane razem z Madarą. Oni chcieli po to zrobić, żeby właśnie dzieci, tak samo jak ich bracia, nie musieli umierać. Ale jednak to dokładnie się stało. Możliwe, że to wprowadził Tobirama, tak? Na pewno na mniejszą skalę, no bo wiesz, oczywiście. Oni się napierdzielali pomiędzy sobą, a tak to oni się zbroili przeciwko innym państwom ewentualnie, nie? No, a nie, że wiesz, że szkolimy ludzi, żeby iść na pewno na tą wojnę i na tą wojnę, tylko że w razie W. No tak, ale tak ta logika, czy to było konieczne tak naprawdę? Na dodatek zabijanie się i uczenie się jakby pomiędzy wioskami. Powiedzmy, wioska liścia z wioską dźwięku i tak dalej, nie? Jakby uczenie się, że jesteśmy wrogami i walczymy na śmierć i życie. I znaczy, jakie dokładnie to ma sens? Nie... Jakie to dokładnie to ma... Znaczy ja ci powiem, że teraz jak to się oglądało na początku, to mogłeś odnieść takie wrażenie, że każdy spoza wioski liścia to jest ten gorszy, zły. Tak, po tak, prostu. Tak. O, ale tak nie do końca wrogi było. Obóz. Bo, tak było to troszeczkę, mieliśmy to odczuć, tak? Ale... Ale z drugiej strony możesz to wziąć, uwarunkować tak jak masz w realności, nie? Masz kogoś, żyjesz w Polsce, nie? Jesteś Polakiem i nie mówię, że to jest od razu, o, ktoś przychodzi z innego kraju i nienawidzimy go, tylko po prostu patrzysz na niego trochę inaczej. Nie jesteś tak
nie dajesz go w takim pełnym zaufaniem od razu, tak, tak. Ale jednocześnie, wiesz, ci z wioski tego, Sunogakure, po prostu przyszli do nich, nie, do Konohy i było takie, o kurde, tak, my ich tutaj nie znamy, to są ci źli. Nie wiemy, nie wiemy jakie mają umiejętności, ale jakby to nie było tak, że idziemy się zabijać od razu, nie? Tylko po prostu... No akurat oni byli... Sunogakure chciała. No, w tym przypadku oni byli źli, nie? Ale, wioska dźwięku też. Ale to nie było na zasadzie coś, że o, wszyscy, no, którzy są spoza, są od razu, wiesz, zabijani. Nie po to ich tu ściągnęliśmy, tylko właśnie to chcieli to zatrzeć, mam wrażenie, tak, tę sytuację, żeby każdy tutaj się, powiedzmy, pogodził, żeby tych wojen nie było, bo po prostu nie było tej wojny, tylko każdy na wszelki wypadek się zbroił. No to teraz masz taką samą sytuację, nie? Tak, na świecie tak. Nie ma wojny, ale każdy kraj ma wojsko. Wiesz, nie ma co robić wojny w Boruto, bo jest One Man Army. Gościu sobie stworzy 1000 klonów, odpali sobie tego, po prostu Kurama Mouda i po robocie. Po prostu Boruto jest tak silny, tak porąbanie silny, że tak naprawdę powinno się tak skończyć, że on po prostu odpali sobie klona i pójdzie wszystkich zabić z kary, ale niestety jakoś to powstrzymują po prostu. I tak to wygląda nielogicznie, wiesz, bo on naprawdę, on wystarczy, żeby sobie odpalił klona i rozwala wszystko. Trzeba po prostu ciągnąć jak najdłużej temacik, wiadomo o co chodzi. Tak, tak, wracając do klanu Hyuga. Zaczynając w 16 minucie klan Hyuga, czyli nasz główny temat. Ich rody, ich jakie główne zasady, co mi się znowu podobało w klanach. Czyli takie własne, twarde, żelazne zasady, nad którymi wioska nie może jakby wpływać. I to były żelazne zasady, takie naprawdę też starodawne. Tak jak mówiłeś, cała pierwsza seria jest taka jakby właśnie w takim starym, średniowiecznym klimacie, takie troszeczkę jakby przestarzałym formacie, nie? Tak. Taki, że starsi tam troszeczkę urządują i oni mają takie swoje tradycje twarde, twardą ręką. I tak samo było właśnie w klanie Hyuga, gdzie dzielił się ten klan na główny ród oraz gałąź rodu, tak zwana, czyli taka poboczna. I to polegało na tym, że główny ród był... Ten, kto się radził szybciej, był właśnie należał do głównego rodu, a ten na przykład, który urodził się kilka sekund później, bo byli bliźniakami, bo tak było w przypadku właśnie Hizashiego, jego brata, bliźniaka, no to idzie do gałęzi rodu tej niższej. No gałęzi rodu, tak. No i tak to wyglądało. No. I to jest taka żelazna zasada, że oni bronią tego klanu, a oni rządzą. I na dodatek ten główny ród zakładał im pieczęcie, nad którymi mógł kontrolować ich. Mógł ich zabić, mógł w jednym momencie pieczęcią zwykłą taką sobie zrobić i mógł ich zabić albo zadać im ból, jeżeli są nieposłuszni. I to bardzo jest żelazne. W sensie to jest wszystko rodzina tak samo, tylko sekundy mogą... Przeważyć, tak, kto jest tym gorszym, można powiedzieć. Tak, kto jest tym gorszym, który będzie zawsze już kontrolowany, którego tak jak cały motyw z arku z Neji był prowadzony, który ma już, urodził się kilka sekund później i jego jakby przeznaczenie jest już ustawione. On będzie służył do końca, jak nie, no to jesteś do odstrzału, prawda? I też była taka sytuacja. To najlepsze, że wiesz, ale co najlepsze to Neji jakby, on był przeznaczony do tego i finalnie jakby do tego posłużył, ale no, on był najmocniejszy wtedy, nie? Był geniuszem i był silniejszy znacznie od Hinaty, powiedzmy, ale on musiał bronić ją, jej, ona, mimo tego, że wiesz, trochę role powinny być odwrotne. Ona powinna być tą, która jest silna, a on tym, którym... Pamiętajmy, że te ich Byakugan gałęzi rodu jest zapieczętowany, ich moc jest w jakiś sposób zapieczętowana, jakby nie mogą uzyskać pełnego potencjału. I to jest kolejny problem. I dlatego Hinata powinna być tą silną. I dlatego też Neji był na tą sytuację zdenerwowany. Tak samo jego ojciec, który zdarzyło się, że pewnego razu chciał ją zabić. Zadać jej po prostu śmiertelny cios, żeby jego syn nie miał tak jak ona, nie? Bo wtedy on by został z Brakulaku po prostu głównym tym. No tak. I też właśnie zamach na nią jakby ten. No i też była taka, i jeszcze ten wątek cały klanu, który bardzo mi się podobał, to była wojna. Czy jak to było? Tak, to była wojna z wioską Chmur i wioska Chmur chciała podpisać traktat pokojowy. I robili to, ten traktat podpisywali w wiosce Liścia oczywiście, ale oczywiście okazało się, że to jest pretekst i chcieli oni zdobyć tak naprawdę Byakugana, czyli chcieli porwać Hinatę, bo w ogóle Byakugan jest OP, chcieli jakby dowiedzieć się wszystkiego o tym. No i tak się zdarzyło, że jej ojciec zobaczył to, zabił gościa i czekaj, bo zgubiłem wątek.
Czekaj. Teraz tu wytniesz, czekaj. Bo muszę jak, wejść jak sobie. Ten. Nie, spoko. Czy przypomnij sobie, ja tylko dodam, że jak tak mówisz o tym, to ja sobie to przypominam. Tak, oczywiście tak. Tak było i Hinata. No po raz pierwszy chyba to została porwana, później znowu była porwana z tego samego względu, można tak powiedzieć. No, tak, ale, no i... ale to jest zabawne, że wtedy w tamtym okresie można powiedzieć, że Byakugan był naprawdę jakiś zajebisty, nie? Tak, i popatrzmy sobie na taki paradoks. Oni go bardzo chcieli ukraść, nie udało im się to. Ojciec Nejiego się poświęcił, bo to byli bliźniacy. I oczywiście pod pretekstem tego, żeby zdobyć Byakugana, wioska Chmur chciała głowy Hisashiego, prawda? No, pamiętam, po to właśnie zdobyć tak tego. No i wioska liścia, albo pod pretekstem wybuchu wojny znowu, nie? Że jeżeli tego nie zrobią, to wybuchnie wojna. No i wioska liścia, oczywiście Hiruzen i tak dalej, to bezradne cioty, które nic nie potrafią załatwić, więc musiał to zrobić sam klan i ojciec Nejiego się poświęcił. Dlaczego? Zgodził się na ochotnika, żeby chronić właśnie klan, ponieważ jego Byakugan, jak wiemy, jest zapieczętowany przez Tą. I dzięki temu wioska nie mogła. Nie pamiętałem tego, ale sprytne. Tak. No. Wioska nie mogła jakby wydobyć żadnych informacji, ani właśnie zdobyć tego Byakugana w jakiś tam sposób przez tą przeklętą pieczęć, bo jest to przeklęta pieczęć. I to było właśnie też bardzo fajne, takie jego poświęcenie. No i od tamtego czasu Hisashi troszeczkę się zmienił. Zaczął bardziej jakby patrzeć na tego Nejiego, trochę z nim ćwiczyć. Tak. On sobie dał spokój z Hinatą i zaczął ćwiczyć na tego silniejszego Nejiego. I ta historia mi się bardzo podoba. I co jest paradoksem teraz? Tak bardzo chcieli zdobyć tego... Tak bardzo chcieli zdobyć Byakugana. Tego Byakugana, tak? I wiemy też, że w pierwszej serii jak bardzo restrykcyjnie była pilnowana Hinata. Miała strażnika, który nie pozwalał jej się odzywać, na przykład z Naruto. Który nie pozwalał jakby mieć kolegów, bo wiesz, mogą być groźni, mogą jej coś zrobić. Ale nagle okazuje się, gdy ma 12 lat, to nagle jest wolna, robi co chce... Występuje na egzaminie na Chunina, gdzie może zginąć, gdzie może zostać porwana. Występuje normalnie w misjach, bez żadnej jakby protekcji. I nagle okazuje się, że nikt tego Byakugana nie chce. Jak to się okazuje, tak. jak to się dzieje, że nagle te oczy, które są tak bardzo, a ludzie aż są, jak to powiedzieć, kurczę, są w stanie wszcząć wojnę dla zdobycia tego potężnego oka. No. Ale jednak mija kilka lat i koniec. Na dodatek powiedzmy, że to jest jedyne silne oko w uniwersum w tamtej chwili, bo klan ucichał. Ja nie wiem, nawet kilka lat bym powiedział. Bo to było wspomnienie, to co mówisz, czy to było na zasadzie... Już nie pamiętam dokładnie. Czy to było wspomnienie, że oni tak zrobili, czy to było na... No po prostu leci sobie temat. Zrobili jak? Chodzi ci o historię klanu Hyuga? To, no tak, jak on to musiał głowę oddać. Opowiadał to Neji w klanie egzaminie na Chunina, cała jego przeszłość i jakby wiesz, ten historia klanu. Potem jeszcze Hisashi na koniec opowiadał Nejiemu w szatni, powiedzmy, po walce. Co ile lat temu to się wydarzyło? Od... gdzieś tu mam napisane, chyba 9 lat, wiesz? A, to sporo, no to tak, no to jasne. Ale w każdym razie, co wiesz... No to jest zabawne. Tak, jedyne silne oko, przypomnijmy, bo Sharingan jest bardzo ciężko dostępny, bo jakby nie istnieje. Może... Bardzo, bardzo ciężko tak, w tamtym momencie dostępny, nie? Tak, i powiedzmy sobie na szybko, tak na szybciutko, jak co posiada Byakugan, bo on daje bardzo szerokie pole widzenia. Tak. Zdolność widzenia przez ciała stałe, co jest już bardzo silne dla takich zwiadowców. I, no, wallhack. Tak, wallhack. I widzą przepływ czakry. Co jest też bardzo wyjątkowe, bo żadne oko tego nie potrafi i dzięki temu mogą się pozbywać... Nie powiedziałbym, chyba jeszcze ktoś potrafi, ale... Jakieś inne ale oko, to może jakiś tam rodzaj Byakugana, bo w sumie te wszystkie oczy pojadają się jakby z jednego. To możliwe, że tak to działa. Tak, chociaż tutaj w notatce mam, że jest to wyjątkowa zdolność. I dzięki temu pozbywają się czakry z dowolnych punktów. Dzięki temu, że ich widzą i blokują ich po prostu przepływ. Potrafią kilkoma ciosami po prostu cię zablokować, że nie możesz używać żadnych technik, a po prostu nieraz się ruszać, po prostu unieszkodliwić cię ciosem. Dokładnie. I dlatego to jest bardzo silne. Potrafią to zrobić bardzo szybko, tak, nie? Dodatek jest nazywany taką obroną ostateczną. Posiada też daleki zasięg, po prostu nie możesz wejść poza któryś obszar. Tak jak na przykład ta główna ich technika, jak odnosząca się do ich nazwy. Bo to jest taka jakaś tam... Ona się jakoś nazywa, jakoś słońce coś tam, nie? A Hyuga, z tego co też czytałem, to oznacza słoneczne miejsce. Hake, Kaiten i jeszcze Kyoshu, coś tam, nieważne. Ja, stoję, no. ja tu z tego co widzę, to jest bardzo dużo tych Hakesho, Dai, Hakekusho, Hakerokyo i tak dalej, wiesz. Tych takich jest bardzo, bardzo dużo, ale jednak ich przedstawicieli widzimy kogo?
dwóch głównych członków klanu, czyli ojca Nejiego, Hisashiego. Co zabawne, ich i tak jest więcej niż Uchiha, nie? W tym momencie. Tak, to jest, coś, więc, to jest bardzo ciekawe. Jak najbardziej jestem w stanie uwierzyć w to, że klan Hyuga, wiesz, w pierwszym Naruto był najpotężniejszy. No bo... Ale popatrz, no tak. Zajmę sobie jeszcze coś. Dlaczego był najpotężniejszy i dlaczego to nie jest, to może nie jest skam? Popatrzmy na takie coś. Tak jak mówiłem jakiś czas temu, skąd mamy wiedzieć, że klan Uchiha jest tak silny, jeżeli nie widzieliśmy jakby innych ich członków? Jak wiemy, Sharingan nie pojawia się od tak. Sharingana trzeba przebudzić i opanować. A co jest plusem? Co jest plusem Byakugana? Każdy ma go od razu. Od razu, naturalnie, od narodzin. Czyli... Ale czy to nie zostało zmienione przynajmniej w Boruto, że trzeba... Lampeczka mi się zaświeciła, że Himawari go przebudziła bardzo wcześnie ponoć, ale jakby to... Hinata właśnie chyba bardzo późno nawet też, tak mi się zdaje. Hinata? Mi się wydaje, że to już... Nie, albo nie, bo może by to było na zasadzie, wiesz... Ja się przygotowywałem. Hinata była jedną z pierwszych postaci, więc miała od razu tego... Byakugana, tymczasem... To chyba nerfik był, wiesz? Zostało powiedziane, że trzeba go przebudzić nagle. To, żeby to pokazać, to siostra przebudziła to, później, nie? To był chyba nerfik klanu troszeczkę, bo ja z tego, co czytałem w tych notatkach i tak dalej, no to... Każdy posiada go naturalnie, jakby bez potrzeby przebudzenia go. I to jest... No, ale mi się właśnie lampeczka zaświeciło, że w Boruto to było, że on niby przebudził Byakugana, ale tam było mówione, że... Ale to trzeba przebudzić, czyli w sensie, że on ma Byakugana, a on mówił, że przebudzić trzeba i nie każdy przebudza. Himawari właśnie przebudziła, wiesz, w tym odcinku, gdzie... Tak. No w tym odcinku, który mówiliśmy, nie będziemy czyli spoilerować. Zostanie Hokage przez... No. A spoilerować nie chciałeś? Nie, ale to nie jest spoiler. No, ale nie, to w sumie można powiedzieć, tak. To nie jest spoiler, no. Już sobie darujmy, że to spoiler. Ja w sumie też tam pisali mi, że ludzie nie oglądają Boruto i oglądają podcast, bo tam na Instagramie dostaję wiadomości. Ale to zapraszam do oglądania, bo Boruto staje się dobre, by the way. Może dzisiaj troszeczkę zahaczę to Boruto na samym końcu. Mhm. I co sobie możemy jeszcze powiedzieć? Jak to się stało? Czy tego powód jest taki, że Kishimoto zakochał się jednak w tym Sharinganie mocno? Możliwe, że dlatego, że główną postacią, jedną z głównych postaci był Sasuke. Głównym antagonistą był Uchiha. Drugim głównym antagonistą był Uchiha. No powiedzmy, główną antagonistką była Kaguya, która miała Byakugana. To takie troszeczkę za późno. Ale miała też i Rinę Sharingana. Tak. Tak. No i... A ja bym nie nazwał jej głównym, w sensie finalnie można powiedzieć fabularnie tak, ale jakby... Ostateczny, ale ja bym nie powiedział, główny. Że to jest Madara jednak, tak, ale w każdym razie w ogóle klan Uchiha grał tutaj główną rolę. To po prostu był Sharingan versus Naruto, tyle. Tak, to wszystko się kręciło. Możliwe, że z powodu tego, że głównym bohaterem był... Jednym z dwóch głównych bohaterów, w których się toczyła calutka historia, był Uchiha. I bardzo żałuję tego, że nie zobaczyliśmy innych członków, na przykład, nie wiem, jakichś kolegów po prostu Nejiego, którzy ze stotackimi cwaniakami, tylko widzimy tą jedną jedyną postać z tego wieku, nie? No, na pewno istnieje wielu ludzi i wiemy, że Byakugan nie jest aż tak ciężki albo restrykcyjny do odblokowania, bo wiemy, że Himawari nie musiała zobaczyć śmierci jakiejś, tylko po prostu go przebudziła po prostu. Jakieś tam jakby podświadomie go przebudziła. I to może, powiedzmy, że okej, może się objawić, może się nie objawić, ale... Jakby nie musimy płacić wysokiej ceny, jako na przykład jest zmienianie w naszym mózgu lub właśnie przeżycie jakichś złych tych. Dlatego ten klan Nie ma aż tak negatywnych efektów, nie? Po prostu. Tak, no i też jakby... Posiadania. Tak. Jakby nie posiada jakichś negatywnych specjalnych efektów i nie był groźny też dla wioski, jak wiemy, nie? Bo dzięki temu. I dlatego ten klan, powiedzmy, ale... rozumiem, dlaczego był nazywany najsilniejszym i rozumiem, dlaczego Sharingan, jakby klan Uchiha nie był najsilniejszy z tego względu, że nie każdy był w stanie go obudzić, bo przecież... Jest, powiedzmy, jest 1000 Uchichów i powiedzmy, ilu z nich, jak nie ma wojny, przebudzi sobie tego Sharingana, tako. No tak. Z Boru to troszeczkę przesadzili według mnie z przebudzeniem Sharingana Sarady, już nie będę już zdradzał aż tak. Jakby, damy, troszeczkę za mało było. Oglądałem, ale już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to stało się. Ale... Jakby, damy, to troszeczkę za mało było w porównaniu do tego, co jak go inni z naszym
do naszego widoku. No, to są silne emocje, nie? To nie jest koniecznie śmierć w ogóle, to po prostu silne emocje są. Każdy różnie może je przechodzić, też powiedzmy, bo... Tak. Na przykład, nie wiem, śmierć... Mówiłeś nawet w którymś podcaście, że to dla nas jest, wiesz, teraz haha, jak to było śmieszne, że w dzieciństwie się przejmowaliśmy jakimś głównym, to dla tego człowieka może być takie, o Boże, jakie to jest wielkie i największy w moim życiu ból, nie? Tak jest, no nie wiem, śmierć zwierzaczka, śmierć chomika i nagle, że Uchiha Mangekyo obudzi, to jest jakoś... O Jezu, a właśnie, propo, to ja ci powiem, nie wiem, może mogę mówić, śmierć zwierzaczka. Wczoraj byłem z Natalką u lekarza i wracaliśmy i patrzymy, a tu jakaś kobieta na kolanach, nie? Siedzi i płacze. U lekarza? A właśnie, nie, na drodze po prostu, jak wracaliśmy, bo ktoś przyjechał psa, nie? Ja pierdolę. Jej psa? No to dla, nie, właśnie nawet nie jej psa, nie? I siedziała, ryczała, zdruzgotana. A, no i to masz jakąś silną moc i ona już by przebudziła Sharingana, nie? I zobaczcie, dla niej, mimo tego, że to nie był jej pies, może tam kojarzyła go, chociaż nie jestem pewien. Ale po prostu jest taka uczuciowa, jakby to... mocno, tak samo, tak. No powiedzmy na przykład Obito był taki troszeczkę uczuciowy. Wiesz, mi też było szkoda tego psa, ale nie na tyle, żebym, nie wiem. No żeby klękać tam i płakać. Nie poruszyło mnie to jakoś bardzo. Tak, każdy ma różne takie stany emocjonalne, to jest jasne i powinniśmy sobie wziąć to pod uwagę i to jest znowu taka furtka, Kishimoto, który nawet nie pomyślał, ale jednak ją ma. Dlaczego? Dlatego, że to uniwersum jest ogromne. Tak jak mówię, zawsze, jeżeli gdzieś tam nawet na siłę chcemy, znajdziemy jakąś furteczkę, gdzie możemy powiedzieć, ale może mogło być tak, a może chodziło mu o to. Tak. I zawsze jakoś to może wytłumaczyć. I powiedzmy, ja jestem zadowolony w sumie z tego, jak poprowadzono klan Hyuga, bo powiem szczerze, że dla mnie on jest najlepiej poprowadzonym klanem w całej historii tego Naruto, mimo wszystko. Bo te klany ogólnie po prostu znikły, albo po prostu nie były poruszane w ogóle. Tak. I klan Uchiha to po prostu kręciło się wokół kilku postaci, nie wokół klanu, bo zrozumy to, wokół członków klanu, tak? Ja kiedyś zrobiłem bodajże odcinek, dlaczego większość klanów ma jednego przedstawiciela i też o tym jakby mówiłem. Po prostu tyle było trzeba do prowadzenia historii. Tak jak samo kiedyś mówiłem przy okazji wywiadu, i Yamy, nie pamiętam jak on ma, już nie chcę przekręcać, ale to jest autor mangi Attack on Titan, już o tym mówiłem, on po prostu tworzył postacie takie, jakie potrzebuje i nic ponad to. I ta historia jest naprawdę mega, dla mnie najlepsza w historii anime. Wiesz, jakby nie trzeba przedstawiać, nie? Wiesz, w Naruto to się tak zauważy, że to jest shonen i jest dużo nudnych odcinków, w których mógłbyś stawić coś ciekawego o jakichś postaciach chociażby, nie? Ale chodzi o to, że tak jak opowiadałeś mi tą historię, bo przypominałeś mi w zasadzie tą historię klanu Hyuga, to widzisz, to jest coś, co jak researchujesz, jak zastanawiasz się nad tym, to wygląda zajebiście, nie? I w ogóle ciekawe to jest, że już jesteś skazany na coś takiego okrutnego na samym początku. Ja oglądając jako dzieciak jeszcze, to powiem ci, że mnie to jakoś bardzo też nie ruszyło i mówiąc to, takie, czy jak przypominałeś mi, to takie małe dreszcze mnie brały, że to jest kurde mocne. Ciekawy temat, mocny, nie? Ale wtedy to musiało po prostu zostać dość słabo przedstawione, domyślam się. To było... I to też jeden powód, dlaczego oni to po prostu olali, bo to było ciekawe mocno na papierze i znowu jak o tym opowiadasz, to mi się wydaje ciekawsze niż jakbym miał to oglądać. No. A jednocześnie, wiesz, zrobili to, nie siadło, więc uznali też, dobra, ale z drugiej strony to jest jednak Sharingan, to można powiedzieć pół anime to jest Naruto. Szczególnie w Shippudenie już przeszli do tego Naruto Sasuke porządnie, jakby jeszcze widzieliśmy te motywy drużyn przynajmniej, gdzieś tam się przewijały te klany powiedzmy. Ale w Shippudenie od tego odeszli, znowu w Boruto do tego wrócili, bo możliwe, że zobaczyli, że skupianie się na dwóch postaciach to nie był aż taki dobry pomysł, bo potem jeżeli jest odcinek 495, to nagle okazuje się, że nikt oprócz Naruto i Sasuke nas nie interesuje, bo przez 300 odcinków zapomnieliśmy o nich, albo już nas nie interesują i nie wzbudzają w nas tyle emocji, chyba że oglądamy to na raz, nie jakby co tydzień czekając, bo nie wiem, powiedzmy widzimy Ino w 300 odcinku pokazuje się jakiejś fajnej strony dla przykładu i widzimy ją potem na wojnie 300 odcinków później. Nagle mówisz, ej, idź, odejdź mi stąd, bo ja chcę zobaczyć Madarę, chcę zobaczyć Sasuke z Rinneganem. Naruto. Ja pamiętam, że jak oglądałem z tygodnia na tydzień Naruto, nie, tak czekając, to dosłownie miałem czasami takie momenty, że mówię, kurde,
Gdzie jest Naruto w Naruto anime? Bo były momenty, których na przykład przez kilka tygodni Naruto w ogóle nie było na ekranie. Tak. Miałem taki, kurde, gdzie jest Naruto? Dajcie mi Naruto, nie? Tak, tak. I to było takie, ach. Ale z drugiej strony właśnie to jest, Jezu, jakby to nazwać, to jest ten problem takiej regularności, bo musisz to wypuszczać raczej, nie? Jakby przyzwyczajasz ludzi, że ten czwartek, czy kiedy tam teraz, nie wiem, jak Boruto wychodzi, ale kiedy się było czwartek, wiesz, że Naruto jest i wyczekujesz, odświeżasz tą stronę co godzinę, żeby sprawdzić, czy jest odcinek. Mm. I to też miało swój urok, a jednocześnie właśnie w ten sposób oglądając, dużo rzeczy cię jakby no mało obchodzi, tak, tak, a potem się okazuje, że była wojna i wiesz, i na przykład teraz, mówię co następuje, jak oglądałem pierwszy raz Shippudena, pierwszy, jedyny raz Shippudena na bieżąco, to jak był ten początek arku z wojną, gdzie wszyscy byli wskrzeszeni i były takie, wiesz, krótkie, jedno, dwu, trzy odcinkowe historie po prostu wskrzeszeńców versus uczniów, czy coś, taki tak, wiesz, tak, no. miały być sytuacje, wow, jakie to jest przejście do przeszłości, czy na przykład Ginkaku też pokazali nam chyba wtedy jako pierwszy raz, tak, tak. I to było takie nudne, ale jak sobie przeanalizujesz to od nowa, to okazuje się, że tam jest dużo informacji z tego można wyciągnąć. Tak, to jest dobre dla uniwersum, dla dalszego rozwoju, niż tylko trzymania się właśnie tych postaci i on musiał to na wojnie zrobić. Jeżeli on by tego nie zrobił, i powiedzmy, że filery zrobiły to, bardzo mocno rozszerzyły tę wojnę. Dzięki filerom lub przez filery mamy uczucie, że ta wojna naprawdę trwała długo, długo, długo. Okazuje się, że ona trwała tak naprawdę 3 dni, czy tam ile. Nie, chyba nie całe 2, ale. Jakie tak. No ale wiesz, no. Jakby poczuliśmy tę wojnę jednak, że ona się działa na wielu frontach, nie jakby tu i tu, tylko jednak to była wojna światowa, tak, gdzie no, tu się no, działo, no. Tam się działo, tu się działa osobna tragedia. I znowu pochwalę Boruto, bo tam bardzo fajnie pokazali skutki tej wojny, cały wątek w sumie kręży się wokół tego, że wojna nie tylko była tam gdzieś z Madarą, ale ucierpieli inni ludzie, inne małe wioski, inne małe kraje, którymi się teraz nikt nie przejmuje i właśnie stamtąd się to zło całe wydobywa i właśnie przez to wszystko. I to jest bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie połączone. No i po prostu, i to mi się podobało, to mi się podobało z tym. Mm-hmm. I tak samo byłem zdenerwowany, bo wiesz, oglądasz co tydzień, masz 20 minut, tu się pojawia na taką sytuację, zresztą oglądałem to milion razy, pojawia się Minato, tak? Pojawia się Minato na polu bitwy, no. Jesteś zachwycony, pojawia się Sasuke na polu bitwy, chcesz zobaczyć walkę, nie? I następny odcinek to jest pokazywanie, jak kręci się Kiba z psem i bije się z białym Zetsu i każda inna drużyna się ten. No ja mówię, no nie, no cały tydzień czekasz, podjarany, chcę zobaczyć rozmowę Minato z tym, chcę zobaczyć, jak Sasuke zareaguje, czy coś na tego. I widzisz takie coś, nie? Teraz mówimy o tym, że tego brakuje, ale wtedy byliśmy zdenerwowani, że w ogóle ich widzimy. To jest bardzo ciekawe. Tak, ale powiedzmy, tak, ja też mogę przyznać, że to było już za późno, bo dla mnie też oglądając z tygodnia na tydzień, jakby to dla mnie już za późno było, ja już nie miałem odczuć specjalnych do Kiby, którego zresztą nie lubiałem, do jakichś innych postaci, bo dla mnie wtedy to był zapychacz dla mnie, że oni się pojawili, żeby ten odcinek zapełnić, żeby pokazać ich umiejętności, tak jak już mówiliśmy sobie jakiś czas temu, że taki budzik Kishimoto, o kurczę, to ja mam jeszcze inne postaci niż 3. Można było to zrobić wcześniej i to mogłoby być ciekawe, tak. Zrobione to w bardzo nieodpowiednim momencie zostało. Tak, tak. No i też próbowano oczywiście wtoczyć ten motyw Power Rangersów, siły jedności, że Naruto daje wszystkim. Jest walka, końcowa walka z Obito, czyli jakby wszyscy przekazujemy swoją czakrę, wiecie, wszyscy mają pelerynki Kyubiego i dzięki temu wygrywamy. Tak, taka właśnie Bujidama, te Power Rangers, te wszystkie te motywy przyjaźni. Nie dla mnie, ale jest jak jest. Przynajmniej nie, w sumie żaden vilan w wojnie nie został pokonany w sposób, który mi się podobał i wątpię, żeby komukolwiek się spodobał. Popatrzmy na Obito, jak został pokonany w ten sposób właśnie przyjaźni, w sposób Talk no Jutsu, którym Boże, nie każdy... najgorsze to mogło się stać. I to jeszcze to przygadywanie trwało kilka odcinków i to było nudne. To było straszne. Stoją sobie, wiesz, coś typu ala niebo, w którym gadają przez myśli Ja realnie się modliłem, żeby do tego nie doszło. Nie chciałem tego, po tym wszystko było takie dla mnie głupie i nielogiczne. Po tylu rzeczach, co on zrobił, po takiej pewności siebie, jaką pokazywał. Oczywiście ja to już wyjaśniałem w swoich odcinkach na temat... Powiedzmy, wgłębiałem się w psychologię, tam co się mogło dziać. Oczywiście nie jestem psychologiem i mówiłem to w odcinku, że takie przemyślenia mogą być po prostu luźne i nie można tego brać do siebie, bo mogą być szkodliwe. Oczywiście to w odcinku jest powiedziane, ale chcecie sobie zobaczcie, co myślę o tej jego przemianie ogólnej. I tak samo idąc dalej tymi słabo pokonanymi antagonistami, to mamy oczywiście Madarę, która jest dla mnie jedną z najlepszych postaci, jaką ja widziałem, najbardziej charyzmatyczną postacią i badassową, która została naprawdę zgnieciona jak totalny śmieć.
nienawidzę tego. Po prostu cierpię tego. No i Kaguya tak samo. Ja została pewna Kaguya. Osoba, osoba, która stryka palcem. Kaguya i to już w ogóle była. Ona jest tak potężna. Ale Kaguya to w ogóle była porażka, cała jej postać. Od początku do końca, kiedy się pojawiła, to jest po prostu cała porażka. Już sam wątek Madary. Oni po prostu nie byli w stanie jakby pokonać Madary. Nie Już to już było za dużo. Pomijmy fakt, że ta wojna powinna się skończyć po godzinie, nie? ale ten, załóżmy, że oni ten, kontynuowali ten wątek. W sensie jak Madara już się stał Jubi Madarą, to on po prostu mógłby ich zmieść wszystkich bez żadnego problemu. Tak powinno się wydarzyć, tak, nie? Tak, jak najbardziej. Ale chodzi o sam fakt, że już tak był mocny, że musieli wprowadzić lepszego, mocniejszego vilana, Kaguya. I to w ogóle już było... Żygać się chciało. Jak on mógł pomyśleć, że vilan... Może nie wiedział, że Madara będzie tak lubialny. Może myślał, że ludzie są zmęczeni Madarą. Nie wiem. Wszystkim powinien... Znaczy to też kwestia... Nie jestem pewien, jak to wyglądało w mandze, ale manga na pewno była dużo krótsza, nie? Tak, niż to jest raz. Zawsze to jest winne w odczuciu. Czasowo tak, i tak dalej. Bo jakby anime nie robi Kishimoto, nie? Tylko nie męczyło tak. Studio Piero. Studio naprawdę dużo daje od siebie. Te wszystkie flashbacki, pamiętajmy o Obito, te wszystkie przeciągania, to wszystko jest wina studia. Te wszystkie patrzenia Sakury 20 godzin, czy rozwalić Rinnegana. To też jest wina studia, nie Kishimoto. O tym mówiliśmy. No, ale już kwestia o to, że to, co też już mówiliśmy, że nie wszystko, co na papierze w twojej głowie może być zajebiste, uwarunkowane tym, że coś kiedyś tam wprowadziłeś specjalnie tylko po to, żeby ta Kaguya się pojawiła, niekoniecznie, wiesz, musi wypalić w anime, czy po prostu w mandze samej. Nie musi to być takie wow, to było naprawdę przemyślane i zajebiste, nie? A to, co jego zdaniem mogło być zapychaczem tylko po to, żeby to jakoś trwało, mogło siąść kompletnie. Tak jak mówiliśmy właśnie o tym Shisuim kiedyś, nie? Że ten, że może on uważał go tylko za takiego typa, który jest po to, żeby Itachi przebudził Mangekyu. A jakimś cudem stał się w ogóle ulubieńcem, nie? Wiesz, jakie moje jest zdanie na temat tej Kaguyi? Ona jest postacią jakby... Kishimoto już patrzył naprzód. On wiedział, że zrobi Boruto. On już wiedział, że zrobi Boruto. I ta Kaguya, wątek Otsutsuki, zaczął się, jakby Boruto się już wtedy zaczęło. Ona została po to wprowadzona, żeby Boruto już się zaczął jakiś wątek dalszy. Bo popatrzmy, co by było, gdyby Madara był ostatnim vilanem. Jakby zaczęlibyśmy od niczego w Boruto. A nagle skończyliśmy Shippudena i wiedzieliśmy, że to nie koniec. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze jest Otsutsuki, to jeszcze jest Kaguya. Jeszcze jest jakby zagrożenie nadal istnieje, tak? Mm-hmm. I mi się wydaje, że to jest właśnie wprowadzenie tego Byakugana, że ona ma Byakugana. To właśnie takie było troszeczkę za późno i troszeczkę na siłę, bo on sobie pomyślał troszeczkę zły sposób, w sensie teraz mądry mówi po szkodzie oczywiście, ale kosztem słabego pokonania, tylko niegodnego powiedzmy w moich oczach i pewnie wielu ludzi pokonania najlepszego vilana, może poza Tobim, poza Painem, w taki sposób kosztem tego, że pojawia się taka postać, która naprawdę zachowuje się jak Brain Dead, która jest tak silna, że naprawdę to powinno się skończyć na pstryknięcie palca. Ona pstryka palcem i zmienia rzeczywistość. Ona może pstryknąć palcem, jesteśmy na słońcu. Abstrahując od tego, że oni w tej lawie się powinni spalić w pół milisekundy po temperaturę w ziemi, bo to było jakieś jądro ziemi, nie wiadomo co jeszcze. I została w głupi sposób też pokonana, jakby zapieczętowana przez nieuwagę, bo zapomniała, że Sakura istnieje i jakby pomogła im ją zapieczętować. O, ile ja bym dał za taką moc. No, widzisz. Żeby zapomnieć, że Sakura istnieje. O, tej mocy mówisz. Kaguya, teach me, please. Skończyłbyś ten. Sporo twojej wiedzy by znikło, bo ty o niej wiesz najwięcej. Jesteś jej... Największym fanem. No tak, najwięcej argumentów przeciwko ma ten, znaczy w sensie przeciwko, najwięcej wie ten, który jest przeciwko jakiejś postaci, musi się doedukować, nie? Tak, za co jej nienawidzę dokładnie, no to muszę uwiedzieć, bo za to co lubisz to wiem, ale za to jej nienawidzę trzeba się doedukować, no tak to zawsze jest, No i to jest powiedzmy taka kontynuacja tego wątku, troszeczkę próba ratunku tego Byakugana, to sobie przejdziemy później do Boruto. Trochę spoczyliśmy też z kursu, ale też doszliśmy sobie do tej Kaguyi, która będzie jakby właśnie motywem Boruto, motywem Byakugana, który potem się troszeczkę pojawia. Potem jest bardzo głównym, nie bardzo głównym, tylko głównym. No właśnie ja to zauważyłem, że właśnie Byakugan był takim, początek Naruto był ważny,
To może nawet pierwsza seria, można powiedzieć, że była ten Byakugan był ważny. Shippuden w ogóle nie był ważny. Chyba w ogóle, naprawdę w ogóle. Naprawdę w ogóle, naprawdę. Nie był chyba teraz, ani raz tak naprawdę potrzebny w 100%, że bez niego po prostu by sobie nie poradzili czy coś takiego. Mogę zapomnieć o jakiejś sytuacji, ale nie mówię, że oni musieli znaleźć kogoś czy kogoś. I tak by to się raczej wydarzyło. Nata używała nie w trakcie... Dobra, przecież uratował Naruto, zapomniałem. No. Bez tego by Naruto umarł. No, niestety. Na wojnie też został całkowicie opluty, nie został wykorzystany w praktycznie żaden sposób. No i teraz, jeżeli już jesteśmy przy tym, czy tej drugiej serii, to jak to się... zniknięcie klanu Hyuga w drugiej serii. Dlaczego to się stało? I co można byłoby zrobić, żeby jednak to się jakoś pojawiło? W sumie sprawa wydaje się prosta, prawda? Niech to po prostu się pojawi w jakimkolwiek... Wystarczy odesłać do podcastu. Mówisz o pobocznych postaciach i tam jest wszystko powiedziane. Tak. Tam mówiliśmy o Nejim, tak? I Hinacie nawet, tak? Też mówiliśmy, no. Tak, tak. No co można by im dać w sumie też, żeby ich rozbudować. Tak, i w sumie tam też mówiliśmy... W sumie to odnosi się do postaci, nie do klanu. W sumie klany zostały już też zepsute w pierwszej serii. Ale tak jak sobie też powiedzieliśmy dzisiaj... Klan równa się najczęściej jeden członek, jeden, dwa, trzy, bo tylko tyle nam zostało powiedziane. Szkoda, ale po prostu... Historia zazwyczaj była nieważna, bo jak sobie uświadomisz, to tak, mówisz, była jakaś historia klanu Hyuga, była historia klanu Uchiha, ale teraz pozostałych. Shimura nie znasz w ogóle, został jeden i zabity jeszcze w dodatku później. Masz Inuzuka, no byli sobie psiarze, fajnie. To jest tyle, nie? Fajnie. Masz Nara. Klan Nara posługuje się cieniem. Fajnie. Koniec. Nic więcej nie powiedziane zostało, nie? No. Yamanaka. No, coś tam potrafi. No, oni akurat coś zostało pokazane akurat w ich kierunku, bo przechwytywanie tam umysłów, wywiadowcze, więc tutaj... A w Boruto rozwinięte można jeszcze powiedzieć, że... Tak. I tak jak mówiłeś mi, że w Boruto zostało jeszcze bardziej rozwinięte. Bardzo dobro. Tutaj bardzo, można nawet by powiedzieć, że ale znowu, jakby to są pokazane umiejętności konkretnej osoby, Ino, zazwyczaj, w większości wypadków, ale znowu, historii ich jakby nie znamy, nie? Tak. To jest przedstawiciel, jeden przedstawiciel całego klanu najczęściej. Tak, po prostu mi się wydaje, że on po prostu... Kishimoto jakoś nie myślał o tych klanach, stworzył te klany, ale nie chciał iść tą drogą jednak. Szkoda, czyli mogło być to dobre, nie wiadomo. Wtedy na pewno historia byłaby troszeczkę inna. Ja to też powiedziałem, sorry, że ci przerwę, w tym odcinku dotyczącym, dlaczego właśnie jest jeden przedstawiciel danego klanu. Tak. I to jest i plus, i minus, nie? Bo chodzi o to, że jakby nie każda historia może być tak ciekawa. Nie wszystko, co na papierze będzie dobre w anime czy w mandze. Poza tym, jakby... Najczęściej nie potrzebujemy szerszego kontekstu, nie? Tego wszystkiego, bo to po prostu nie jest ci potrzebne, żeby wiedzieć, że ona, czy ona potrzebuje tam czegoś. Tak, powiedzmy... Bo teraz, wymyśl 20 technik różnorodnych dla każdej, dla każdego klanu. No. I w dodatku niech każda... Niech będzie 5 osób, które się posługują niektóre tymi samymi technikami, niektóre mają unikalne. To też nie jest takie proste, nie? To jest bardzo trudne. I powiedzmy też, Kishimoto nie spodziewał się, powiedzmy, nie musiał o tym myśleć, że jakiś dwóch gości będzie na czynniki pierwsze rozkładać wszystko, że to ma jedną postać, ta powinna być 20. No tak nie pomyślał o tym, że stworzy, bo za, nie wiem, za 10 lat już po mandze, to będą ludzie o tym gadać, jakie to uniwersum jest niepełne. To też jest tego taki fajny punkcik, bo jeżeli mielibyśmy się na przykład tak rozgadywać o innym anime, to zobaczylibyśmy, jak wiele jest niedoróbek i wiele nielogicznych rzeczy, a jak Naruto jednak jest i tak bardzo rozbudowane. A my to właśnie chcemy, żeby było jeszcze bardziej. Nawet nie chodzi o niedoróbki. Już nie chodzi o niedoróbki, jak często wiele anime jest po prostu puste. W sensie wiele. Tak, nie powiem, że wiele, bo ja nie oglądałem wielu. Są ogromne dziury i domysły tylko. A w Naruto mamy bardzo wiele rzeczy pokazanych i to jest naprawdę fajne. I niektóre siadły, niektóre nie siadły. Tak. Po prostu tak się dzieje. Powiedzmy też dlaczego, bo to jest bardzo długa seria. Wiadomo, to jest bardzo logiczne. Na przestrzeni długiego czasu łatwiej jest popełnić więcej błędów niż powiedzmy w serii 25-odcinkowej i bardzo dopracowanej, jak nie wiem, na każdy ogląda praktycznie Attack on Titan, na tej podstawie powiedzmy. Attack on Titan jest bardzo pilnie przygotowywany, ma wiele czasu na stworzenie mangi, stworzenie odcinków, nie goni czas. I to jest zrobione wszystko dokładnie. I jakby mają mało czasu, bardziej, nie muszą tego tak wszystkiego dopieszczać, bo to nie ma 500 odcinków.
A tutaj możemy znaleźć jakby dużo takich luk, których może dało się ominąć, ale to nie jest jakby, wiadomo, robot, nie? To jest człowiek. No i jeszcze weźmy na tapet to, że manga jest tutaj najważniejsza, jeżeli o to chodzi, nie? Tak. Jeżeli chodzi o całą powinna być historię. Wzorem jako kanon, no. Tak. I teraz początki mangi. O ile tam Masashi, powiedzmy, coś potrafił, to niekoniecznie mógł się spodziewać, że to będzie hitem. O, na pewno. Nie wiem też, nie śledziłem tego, nie wiem od którego, powiedzmy, chaptera czy tam tomu nagle Naruto siadło i było bardzo popularne. Domyślam się, że nie od samego początku, więc o ile to na początku można było prowadzić tak skrupulatnie, robić tutaj, wiesz, dokładnie, bo to jest jeszcze małe, powiedzmy, i poprowadzić kilka różnych smaczków, o tyle później to stawało się coraz cięższe z tygodnia na tydzień, bo musiałeś pamiętać, co tam zrobiłeś temu, a ja nie pamiętam, co jadłem wczoraj, więc zauważcie to na przykład. I jeszcze w dodatku, na samym początku, zanim to siadło, to na 99% Kishimoto był z tym wszystkim sam, nie? Na a pewno. Nie, że on sobie robi mangę. Tak, tak. To przecież... I daje ją komuś, żeby przeczytał ją chociażby. I dał mu porady, nie? Na przykład. Ewentualnie powiedział, ty, ale to nie pasuje tutaj, bo to wyklucza tamto, nie? Tak, tak. No to jest bardzo trudne, bo powiedzmy sobie, na przykładzie głupiego Wiedźmina, CD Projekt, tworzy go 1000 osób. I teraz wiecie, powiemy, że Wiedźmin jest taki spójny. Robi go 1000 osób przez tyle lat. A jedna osoba robi coś takiego, że musi pamiętać, co było 15 lat temu, co było 13 lat temu, na tej stronie, wtedy. No, ciężko się dziwić, że starszy człowiek zapomnie, co się działo, nie wiem, 13 grudnia 1999 roku, w godzinie 13, jak pisał na kiblu mangę na przykład. To jest bardzo trudne. Ale to jest zabawne, że użyłeś argumentu Wiedźmina i tak teraz znikąd. Nie wszystko, co siada, nie siada, nie wszystko, co jest fajne w mandze, to jest fajne w anime i tak samo nie wszystko, co jest w książce fajne, jest fajne w grze, bo Wiedźmin 3 nie... Którykolwiek Wiedźmin. Nie jest... Nie, czekaj. Jedynka, tak. A, dwójka, ocenę sprawdzasz? Powiedzmy tak. Dwójka, fuj. Nie, trójka... Trójka jest najbardziej chyba niespójna, jeżeli z chodzi książką? O... tak, tak. Jeżeli chodzi o w ogóle świat. Dlaczego? Bo hej, wiecie ile razy Geralt walczył z potworami w książce? W książkach wszystkich? Nie wiem, z 5? Tymczasem, co się dzieje w Wiedźminie 3? Cały czas napierdala. Metin 2, jak spimy na wilkach. Tak. Tak. No tak. Więc tutaj już mamy pierwszą rzecz, nie? Po prostu nie to, co... Nie wszystko to, co siada w mandze, co jest okej. Okay. Tym bardziej, że to jest taka, można powiedzieć, dużo bardziej skrócona forma niż anime. Tak samo w anime to siądzie, a tamto nie siądzie bardziej niż w mandze, nie? No. Bo jakby... Niektóre rzeczy lepiej wyglądają tutaj, niektóre tutaj. Dokładnie. Różne odczucia nie wiem. Głupie, nie wiem, animacje Sharingana. Przecież nie zrobisz tego w mandze, nie? O kurczę, sorry, myślałem, że będziesz każdą klatkę rysował w mandze, przez teraz będziesz trzy strony, jak, wiesz, jak ten, jak są takie karteczki, które rysujesz, tak, co się je dzieje. Tak, że je przebijasz, tak powinien zrobić Kishimoto. Cała manga otwierania Sharingana przez Ideczego. Tak, i tam jeszcze, wiesz, jak to otwierasz, tam głośniczek mały jest i muzyka jeszcze się pojawia. Tak. Bo inaczej to co on robi? No i tak to I takie rzeczy są spoko tu, a są mniej spoko tam i tak to po prostu działa. I właśnie musimy pamiętać, że pierwowzorem tutaj jest manga, w której jakby nie ma takiej wielkiej potrzeby robić szerokiego spektrum. Manga to przede wszystkim historia, każdego tak? Opowiadanie historii. Tak. Powieści komiksowej. No bo ja nie wiem, znaczy nigdy nie czytałem mangi, kiedyś chciałem, ale jakoś mówię, szkoda mi pieniędzy na takie głupotki, ale jak pytałem kilka osób gdzieś tam na Discordzie, to oni mówią, że taki tom to się czyta w ogóle w 5 minut, nie? To teraz nawet jeżeli tych tomów jest ile tam, nie wiem ile jest tomów, 70? O gość, ja ci powiem, bo ja sobie kupiłem Boruto od 1 do 9 w tamtym roku i to przeczytałem dosłownie w 20 minut. To wychodziło przez lata już, nie? I dopiero teraz w niedzielę dochodzi ten odcinek, który ja czytałem rok temu. I to przeczytałem w 10 minut. Po 2-3 latach wychodzenia mangi.
To dla mnie był cios z mangu. Ja nie lubię czytać mangi ogólnie, nie lubię żadnych mang czytać, bo dla mnie to jest książeczka spoilerów anime. Mangowice pewnie się zapłaczą, ale każdy ma tam swoje guściki. Ja zdecydowanie bardziej wolę anime niż też mangę, nie? Znaczy jakoś, powiem tak, fajnie się to czytało, było to spójniejsze niż anime, było to... Ja narzucałem dynamicję? Co ja chcę powiedzieć? Dynamizm. Nie. No nie, teraz ciężko. Nieważne. Nie. Prędkość czytania. Nie mogę. Się animacja z tym macie. Tak, ja animację mówię. Ale wiecie, o co mi chodzi? Dynamikę. O, ja tutaj nakreślam dynamikę, tak? Brawo, dwóch profesjonalnych podcasterów. A przed chwilą, 5 sekund temu, no Kaguya była braindeadem. Widzisz. Dobra. Tak to było w życiu. No dobra, no cóż, ja wybaczam sobie tym razem. No to tak, ja narzucam sobie dynamikę mangi, jeżeli chcesz, żeby to właśnie wolno sobie szło. To jest tak dużo, tak samo jak czytasz książkę albo jakiś komiks, wyobrażasz sobie coś, nie? Jakby dużo bardzo wyobraźnia ci działa. Sobie tą walkę poniekąd wyobrażasz. I wiesz, i potem oglądasz anime, troszeczkę może być dlatego ci nie w smaku, dlatego zawsze mangowcy się, wiesz, plują. Ja to rozumiem, że oni widzieli tą walkę w mandze i powiedzą: nie, no jak oni to zrobili, ja to sobie wyobrażałem tak, albo ja to widziałem tak. No ale dokładnie, to jest właśnie wyobrażenia. Manga jest dlatego fajna, że ty widzisz to jak chcesz. Ty sobie to interpretujesz jak chcesz i jest dużo większa szansa, że ci to podpadnie. I dlatego jest zawsze mówione, że nie, manga jest lepsza niż anime. Nie zawsze tak jest. Ale jakby w naszych oczach, jeżeli ktoś bardzo lubi te mangi i również ogląda anime, no to nie dziwię się, że dla nich manga ogląda się lepiej, jeżeli mogą sobie sami zinterpretować i narzucić dynamikę tej walki, czy ona jest wolna, czy ona jest szybka, czy przywróci sobie kartkę i zaraz następna akcja zdzieje się od razu. No to jest duży plus, jeżeli ktoś jest naprawdę jakby, że powiedzmy, mam całość mangi, powiedzmy, nie wiem, Gintamy, która jest ogromna, albo One Piece'a. Powiedzmy, że lepiej by mi się oglądało, lepiej by mi się czytało niż anime, bo One Piece na przykład jest bardzo przeciągany. I ja tego nie lubię. Powiedzmy, że półtora roku, jak nie dwa lata, może ark trwać. Na dodatek jeden rok może trwać jedna walka tych samych postaci. I to naprawdę nic się wielkiego nie dzieje. To jest straszne, przestraszne w tym anime. Jeżeli ja bym to oglądać z tygodnia na tydzień i miałbym sentyment taki dzieciństwa do tego, to by... Boj, bolałoby mnie to. I też bym czytał mangę zapewne. I czytając mangę, mając na przykład, nie wiem ile tam chapterów jest, czy tam tomów, bardzo wiele, no to naprawdę wydaje mi się, że akcja i historia była bardzo fajna. I to jest ta różnica. No. A jeżeli miałbym tak kupować Boruto co miesiąc i czytać to w 2 minuty centralnie, ja wolę anime. Tak, ale to... O, ja właśnie się odniosę do tego, co powiedziałeś, bo ja co prawda mówię, mangi nie czytałem. Może kiedyś przeczytam. Z takiej racji samej poznawania lore, bo mała część się z tego, co wiem, różni w mandze. Tak. Do anime, ale mam to samo właśnie z Wiedźminem, bo czytałem książki, na przykład serial mi nie siada, nie? Dlaczego? Bo wiem, jak to wyglądało w książkach. Z drugiej strony dla osoby, która najpierw obejrzy serial, pomimo tego, że on był tak chujowo zrobiony, bo tam dużo timeskipów było. Jakby nie wiedząc nic o Wiedźminie, tak. Jestem w stanie powiedzieć, że dla ludzi takich, co nie oglądają Wiedźmina, to jest niezły serial, naprawdę dobry serial, ale dla ludzi, którzy zapatrzeni w książkę, Oprócz tego, że wiesz, akurat w tym przypadku Wiedźmina mam wrażenie, on został zepsuty tym, że tutaj się coś działo, później skok w przyszłości i to ciężko było ogarnąć nawet dla mnie, który przeczytał tą książkę. No to nie? Był główny pomimo minus, tego, tak. Że to co ciekawe, jak czytasz chronologicznie bodajże, jak wyszły te książki, nie? Wiedźmina, to tak samo będziesz miał troszeczkę, że najpierw czytasz sytuację, która się wydarzyła 10 lat temu, teraz czytasz tą, która się wydarzyła w tym momencie, później czytasz, która wydarzyła się 5 lat temu i to jest podobna sprawa, ale no, w serialu to nie siada w ogóle. No, tak by musimy to uznać jako luźną interpretację i tak jak ty też mówisz, jedna rzecz siada tutaj, druga nie siada tu, jakby w różnych tworach. Tak, to po prostu jest. I to chciałem zaznaczyć, że to samo, co mówiłeś w tym, że tak dużo sobie wyobrażasz, czytając i tak dalej, no i to jest właśnie taki potężny plus książek, mang i tak dalej, no bo jak masz jakąś tam wyobraźnię, to mówisz, kurde, jak to zajebiście wygląda. Zawsze wygląda zajebiście, tak, nie ma tak, masz sobie jakąś, tym bardziej w książce, bo mam jeszcze coś tam masz pokazane, masz te obrazki, nie? Tak, na tej podstawie sobie wymyślasz, ale w książce, jeżeli masz dobry humor i tak dalej i jakby podchodzisz tego pozytywnie,
No to nie możesz powiedzieć, bo że to podoba tak, ci się historia, to nie zrobisz takiego, ale chujowo sobie to wyobraziłem, nie? Nie wiem, i mi się chyba nie zdarzyło, żeby sobie wyobrazić coś źle, tak. W sensie, nie wiem jak to nazwać, nie? No w sensie... ale w mojej głowie teraz ta muzyka nie pasowała do tego, co się działo z obrazem. No. Tak nie działa wyobrazia, nie? No dokładnie tak, no przecież nie wyobrażasz sobie czegoś, żeby... Chcesz jakoś przeczytać jakąś książkę, żeby mieć jakąś przyjemność, bo nie czytasz jakby z przymusu, chyba że to jakaś lektura, nie? To czytasz sobie dla przyjemności Wiedźmina, no to nie będziesz sobie wyobrażał, nie no, teraz się zamachnie mieczem chujowo, ja to widzę. Tak, no! Nie, jak on to zrobił. Ale był prawie wyśmiał. Chcę wyobrazić sobie się broń. Zium, tu ci skoczy, tu go przetnie i masz to w głowie. I czy właśnie to tak, wyobrażenie jakby ci bardziej działa? Jak rozumiem, czytałeś Wiedźmina? Nie, ale czyj? Powiedzmy, że liznęłem Wiedźmina, bo mój brat jest psychofanem jakby mam opowiedzianą całą książkę z dialogami, więc znam dużo. To ja ci powiem, że tam były właśnie takie szczegółowe opisy typu właśnie i on teraz jakoś tam flinta, tnie od coś tam. Ja w ogóle nawet nie rozumiałem, co to znaczy. Wiesz, później czasami było tak, że odpalałem telefon, co to znaczy... Flinto hasło na miecza. I okej, okay. ale nawet jeżeli tego nie rozumiałem, to ja sobie wyobrażałem w głowie, jak chciałem, nie? Że w sensie, tak oj, teraz jest takie cięcie. I to zawsze wyglądało zajebiście, nie da się tego wyobrazić źle, nie? Tak, jakby. Tak. I to jest taki plus tego wszystkiego. To sobie podpiliśmy sobie, fajnie w tym odcinku sobie podpiliśmy twórczość do postaci pobocznych, do jeszcze klanów i jeszcze ogólnie Hyuga i troszeczkę Uchiha. Na dodatek jeszcze podpiliśmy sobie jakby rządzenie tymi klanami przez Hokage. No i dodatek jeszcze jakby role Kishimoto, Naruto i Sasuke. Powiedzmy, że ja bym powiedział, że wszystko liznęliśmy. Sapkowski, manga, ten, wszystko. Wilanów liznęliśmy. Liznęliśmy wojnę, jak to tam było. Powiem ci, ruszyliśmy wszystko i to bardzo płynnie poszło. Jakby nie zatrzymywaliśmy się. Spokojnie, będą ludzie, którzy napiszą... Gdzie ta część o klanie Hyuga? No jakiś tytuł mogę dać. Mogę równie dobrze robić podcast o nazwie Podcast 5. Podcast 6. Mi to rybcia, szczerze mówiąc. Ja myślę, że Hyuga akurat pasuje, ale bo... Zamysł był taki, że będziemy gadać o klanie Hyuga. I myślę, że i tak znowu powiedzieliśmy dużo. Tak. Większość o Hyuga było w sensie... I tak to wszystko się łączy do tego. To, co powiedzieliśmy, to były wszystko pokrewne rzeczy. To były wszystko pokrewne rzeczy. I co jeszcze możemy powiedzieć na szybko, to kontynuacja w Boruto. Czyli klany oczywiście nadal znikają. Ale może zachęcająco powiem dla was, że Boruto na pewno ciężkie jest na początku do oglądania. Niektóre, jeżeli chcecie się trzymać uniwersum blisko... Chcecie wiedzieć, co się dzieje, no to kanony musicie oglądać chociażby na speedzie 4.0, tylko żeby wiedzieć, co się stało. No tak, po sobie polecam taki sposób. Słuchaj, też możecie sobie zajrzeć do filmu mojego, gdzie polecam, które kanony można pominąć, bo które są naprawdę straszne. I naprawdę ta seria nabiera... Właśnie to jest problem, nie? Że mogą być kanony, które nic nie wnoszą. Hej, motyl czołczoł, nie? Na przykład ja bym... Wiesz, nawet jeżeli się nie interesuje Boruto, to jeżeli wiedziałbym, które to są odcinki z cyferek, to od razu bym powiedział, że nie musicie tego oglądać, bo to dosłownie nic nie wnosi, nie jest to wam potrzebne. Tak, no takich zapaleńców uniwersum bym powiedział, bo to jest powiedzmy kanon, oczywiście kanoniczny, bo dużo ludzi sobie myśli filler, nie, kanon, kanoniczny. Nie. Mnie denerwuje, jak ktoś nie rozumie tego, że kanon to nie jest filler, bo to w samej nazwie jest kanoniczne. Ale jeżeli ktoś się trzyma się całkiem uniwersum, to rzeczywiście to odcinek jest jak filler. Ale jeżeli na przykład potem mówimy sobie w jakimś odcinku o sile, albo chcesz się wypowiedzieć na temat Chocho, no to musisz mieć wiedzę o tym odcinku, no bo to się stało. Tak. Bo to się stało. Albo po prostu przeczytać sobie gdzieś, bo to jest oficjalne zdarzenie. I naprawdę nie dużo się traci jakby na fabule, ale mi się wydaje, że nie wydaje mi się, tylko wiem, bo oglądam zresztą bardzo pilnie, po którymś tam odcinku setnym już te kanony w takiej formie poznawania tych postaci, bo to było na początku takie poznawanie tych malutkich postaci, takie wiecie, la, Disney Channel i tak dalej, krwi nie zobaczysz, to nagle wiesz, teraz widzisz przecięte zwłoki, jakieś morderstwa, wszędzie krew, naprawdę to się zaczyna robić mroczne i cała ta fabułka wygląda naprawdę dobrze i powiedziałbym więcej, ja powiedziałem naprawdę kontrowersyjną bardzo rzecz na odcinku Zamówienia Boruto, że dla mnie Boruto jest lepszą postacią niż Naruto z pierwszej serii. Dużo się osób zgodziło, dużo się osób nie zgodziło. I oczywiście chodziło mi o takie coś, że Naruto był taką irytującą, śmieszkową, gagową, memową postacią w pierwszej serii. Miał swoje momenty, ale przede wszystkim to on irytował swoimi decyzjami i szybko podejmowanymi jakimiś działaniami, które po prostu denerwowały nas w głowie, że co on robi i nie wiem, czemu ty gadasz, że jesteś taki jak ja do każdego napotkanej osoby.
to Boruto na początku miał swoją straszną plamę, którą potem powoli zmazuje i wiem, że w mandze jest tylko lepiej. I po pojawieniu się Kawakiego, to chyba nie jest spoiler, bo to pierwszy odcinek, po pojawieniu się Kawakiego, bo to się już stało, jest naprawdę Picobello. To jest seria, to znaczy... to jest seria, która jest lepsza teraz od Wojny w Shippudenie i to by far, według mnie. O Jezu, to aż tak ciężko nie jest. Ciężko nie jest, ciężko ale, jest. Ale pamiętajmy, że ale mój Madara i to mówię. Dobra, ale to co chcę powiedzieć, to no nie wiem, no wiesz, zależy jak to odbiera, bo mi się oglądało Naruto pierwsze, w sensie nawet Naruto śmieszka zajebiście. Tak, ja oczywiście, lubiłem, to, tylko, co że, lubi, to co to lubi. Znaczy to jest właśnie kwestia znowu, czy analizujesz, czy nie analizujesz, czy oglądasz, czy analizujesz, nie? Mhm. Bo jeżeli analizujesz, to może wyjść, że no to było głupie i tak dalej, a dla mnie to było jako luźna seria, wtedy. Tak, luźna seria, taka zabawna, naprawdę było to fajne, ale to nadal tak. Nie była postać, która w moje gusta się wprowadza. Ja zawsze lubiłem Garę i Orochimaru, czyli takie poważniejsze postacie. No to, a widzisz, mi Orochimaru nigdy nie robił jakoś tak strasznie, w sensie ja w pierwszej serii na początku. To... Gary się dosłownie brzdziłem, w sensie takim, że o Jezu, zawsze mam tą jego formę Shukaku, gdzie no. Jakiś tam pół tego ślini się, ja to oglądałem za pierwszym razem, to byłem młody i mówię... Nie, ja byłem psychofanem, nie? Takim aż zakochanym po prostu, że sny miałem, myślałem w nocy o nim, takie coś, wiesz, no. Dlatego teraz jestem, no dobra. Jestem tutaj, nagrywam Naruto, 24 lata, śniłem o Garze. Codziennie, będąc mały. I o Orochimaru też, i o Madarze też, więc tak to jest. No dobra! Nie no, sobie spoko. Mi się kiedyś chyba Minecraft śnił, jak tego, dużo grałem, to później co noc mi się Minecraft śnił. Tak, tak. Klocki, także wszystko zrozumiałe. No, pamiętajmy, że to oglądałem zapętleniu. Tak. Więc wybaczcie. No. I co ja chciałem jeszcze rzec, że ten, no na początku na pewno anime Boruto mnie odrzucało, chociaż to jak zacząłeś mówić, to co ciekawe, to się idealnie odnosi do tego, co mówiłem w przypadku oglądania Naruto Shippuden, nie? Że jak oglądałeś z tygodnia na tydzień, to już żygałeś, nie chciałeś tego oglądać dalej, bo czekałeś na Naruto i tak dalej. I dosłownie to samo miałem z Boruto. Ale jakbym teraz zaczął oglądać i miałbym te, tak. Nie wiem, 200 odcinków? Mógł sobie pominąć 197. 198 będzie jutro. No to 200 odcinków jest. To teraz, wiesz, oglądam sobie. Nie chodzi o pominąć, ja nie lubię pominiać. Okay. Nie, oglądałbym wszystko. To miałbym mniejsze takie obrzydzenie. Nie miałbym takiego czegoś, że czekałem na tydzień na to, żeby coś się wydarzyło. Tak, to w pełni to rozumiem. I dostałem gówno, nie? Tak. Tylko, że... O Jezu, teraz godzinę się przemęczyłem, bo były 3 odcinki z Chow, to teraz myk, oglądam 4 i jest, o, ej, ten jest niezły, nie? I to jest całkowicie inne odczucie w tym momencie. Dokładnie tak, no. Dlatego ja tak często mówiłem, że Boruto to shit, bo w momencie, w którym to się oglądało, z tygodnia na tydzień, do tego odcinka, którego ja oglądałem, do setnego bodajże tam nie całego, tylko tam 90 któreś, czy 80 któreś, to naprawdę to było w kurwę nudne, znowu decyzja pokroju, jeden z vilanów mógł zabić chyba Boruto i postanowił, ja nie będę tego robił. I sobie poszedł. Chodzi ci o mąż. Jest zły, zajebał połowę osób bez żadnego problemu, ale ciebie nie zabije akurat. Ja a sobie kogo pójdę. Ci chodziło? I mówię, o mążkiego ci chodzi teraz? Nie. To było coś, zaczął się jakiś arc z... Bandytami? Z jakimiś takimi ludkami, co chyba ono... Nie chcę spoilerować, okay, dobra, nieważne. Okej. Czyli nieważne, nie będę, ark, nie będę dwa mówił. Najgorszych arków Boruto, czyli... Tak? Takie splunięcie na twarz Onokiemu. Nienawidzę tego arku, chciałbym, żeby go wymazano. To jest troszeczkę, powiedzmy, historia Mitsukiego, która jest ważna oczywiście, bo teraz jeżeli oglądasz tak, odcinek... Tak, bo to chodziło o to, że tam było właśnie do Mitsukiego dużo, ale jednocześnie... Nie, cała historia było była takie, straszna. Znowu, ja mam armor, nic mi nie możesz zrobić, bo hej, jesteś dosłownie... Mogę cię, nie wiem, potknę się o ciebie i cię zabiję, ale nie będę tego robił. Po prostu odszedł. Coś tak mi świta w głowie, że coś takiego było. Wiesz, Madara ja kontra pięciu Kage. Madara kontra pięciu Kage. Tak. Powinien ich zabić. No, w sumie... Czemu tego nie zrobił? Tak. Ale było wiele takich sytuacji. Boruto też się dzieje. Mi się wydaje, że to w shonenach to jest w ogóle często. Nie zabiję. Boruto też to się zdaje i to teraz. Oczywiście. Ale widzisz, bo ja chciałem, żeby on go zabił. Tak nienawidziłem wtedy Boruto. Mówię, Jezu, jak ta postać mnie irytowała. Jest anime Boruto, czyli z nazwy, o tym gościu. I on jest tak kurewsko wkurwiający, tak. Ale że ja widzisz, chciałem się go pozbyć. To, co ci powiem teraz, to
że on był taki denerwujący, to, że on był taki irytujący, wpływa na to, jak cię to ogląda teraz. Bo jeżeli on by nie był taki irytujący od początku, to nie byłby teraz taki fajny teraz. Wiesz, jak to jest? No może, jeżeli patrzę to z perspektywy całości, dobrze, że był zjebany, dobrze, że to się stało, bardzo dobrze, że to się źle oglądało, w sensie w naszych oczach, że on był taki, bo stało się to, dlatego, to wpłynęło w taki sposób i teraz mamy taki produkt. I to jest wszystko, teraz patrzysz przez pryzmat tego, no to naprawdę, to co mamy teraz, cieszymy się dzięki temu teraz w tych odcinkach, bo działy się tamte chujowe rzeczy. I dlatego uważam, że znaczy, nie powinno się oceniać Boruto po 50 odcinkach jako cały twór. Czy można ocenić arki, ja mam swoje chujowe arki, jak Powrót do przeszłości, nie wiem, czy ci zaspoilerowałem, który był tragiczny, niewykorzystany potencjałem nie tylko, ale był tragiczny, nielogiczny. Czy wiesz, co ja ci powiem? Ja nie oglądam Boruto już od lat chyba nawet, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale ja wiem praktycznie wszystko, co się dzieje, bo co chwilę ktoś mi coś pisze, nie? I mnie to nie boli, bo akurat nie darzę tej serii akurat taką sympatią, ale często właśnie słyszę to, co mówisz, że jak oglądasz teraz tą część już Boruto, to on w ogóle się zmienił i tak dlej, jest lepszy. Tak, i jakby mamy, widzimy, wierzę, dlaczego się zmienił, wierzę, na razie mi się to podoba. Jakby on taki był od razu, taki nijaki by był. Ale to jest właśnie character development, chyba to się nazywa, tak? Mi się wydaje, że dlatego jest lepszą postacią niż Naruto z pierwszej serii. Naruto z pierwszej serii możliwe. Od początku ja był taki mówił, sam. Że nie, no taki, bo właśnie ja nie mam tutaj argumentów, bo ja nie oglądałem tego tak jest, daleko, tak nie? Ogólnie to przyszliśmy do Boruto i rozgadujemy się na ten temat. Myślę, że w sumie to jest fajny temat na inny podcast. Taki dłuższy też, może, zobaczymy. Ale w sumie to, co chcieliśmy powiedzieć tematycznie, to powiedzieliśmy. I w sumie, tak szczerze, powinniśmy to zakończyć już. I... No, ale ten akurat odcinek, czyli podcast o Boruto, ja może na razie odłożę na jakiś dalszy plan. Tak powiedziałem obojętnie, w sensie, kiedyś zobaczymy. Nie, jakby uważam, że spoko pomysł, ale no to ja wypadnę w tym na pewno źle, znaczy, po prostu. Ja bo, mnie takie coś cieszy, ja chcę przeciwnika, który nienawidzi tego Boruto. No nie dostaniesz tutaj, bo to bez sensu, żebym ja się kłócił na tematy, na które w ogóle nie mam żadnego pojęcia. Można kiedyś, jak oglądasz. O ile możemy się kłócić do setnego odcinka, czy tam po prostu wymieniać opinie, jak to sobie nazwicie, wiadomo. To bez sensu, jak ja mam mówić o tym, co było, a nie jest tak naprawdę, nie? Bo już wiesz, jak sobie oglądasz, jesteś na bieżąco, to jest w ogóle całkowicie inna historia, więc no teraz... tak jak mówiłem w odcinku bodajże też jakiś tam, że Boruto jest nadal słabe, czy coś takiego, tam mówiłem, że jest dosłownie chyba 10% odcinków opartych na mandze, z czego tam niektóre kanony były dobre i tak dalej, ale to nadal ogólnie było słabe anime. I śmiem twierdzić, że jakbyś teraz wrzucił to wszystko do wora, zsumował wszystkie odcinki, to by było nawet może nie słabe, ale jakieś takie średnie, bo o ile wiesz, to końcowe odcinki mówisz, że są zajebiste. Nie, no, najnowsze. Sumując wszystko, wyjdzie ci, że to jest takie, wiesz, bo na początku miałeś tak słabe, że mocno zaniżają jakość całego anime, ale ostatnie już mogą być zajebiste i wiem, że tak się dzieje, po prostu tak jest. Ten, wiesz, Naruto i Naruto Shippuden też nie miało tylko zajebistych odcinków, nie? Tak. No, ja bym, jeżeli chciałbym to oceniać w kwestii arków i na części to podzielić, to tak, powiedziałbym, że początek Boruto jest tragiczny, ale jeżeli, znowu powiem to samo, jeżeli patrzę na cały twór do tej pory, to dobrze, że było jak było. Że dobrze, że stało się tak i nie zmieniłbym teraz tego. W sensie, wiem, że jakby pojawił się Kawaki od początku, to by to anime było całkiem inne. Wiem, że jeżeli nie byłoby losowych kanonów, z poznawania postaci w bardzo luźny sposób, żeby zachęcić młodą widownię, nowe pokolenie, nie takie stare jak my, którzy oglądają od Jetixa, od 9-8 roku życia, od 15 lat, to Naruto, tylko właśnie to młodsze właśnie, żeby zachęcić. Tacy, którzy mają dopiero 15 lat. Którzy mają dopiero 15, 12, 9 i tak. To była taka dla nich zachęta, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli, no to jest wszystko pieniądze też, tak? Jeżeli patrzyliby na te pieniądze, jeżeli to by nie było też tej serii znowu. To wszystko to się łączy, no. To jest bardzo trudne. No nie, no to wiadomo, że wszystko ma swoje plusy, minusy i plusem jest... Uważam, że to na początku jest minusem, może być plusem później, nie? No, ja uważam, że dobrze jest zrobione, że są to kanony. Od jakiegoś czasu te kanony naprawdę mają sens i są, nie są poznawaniem postaci w Disney Channel sposób, tylko są rozszerzeniem mangi. W mandze nie ma czasu, żeby pokazać, jak Kara powstała i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie ma na to czasu, albo masz dwie kartki. A...
kanony, dzięki temu, że są kanoniczne, nie są filerami, mogą ci przedstawić historię, mogą ci pokazać takie szczegóły, dzięki którym ja się potem mogę odnieść. Mogę powiedzieć szczerze, że ja dzięki temu, że tworzę kanał i odcinki o Boruto, jestem dużo bardziej w to uniwersum Boruto wkręcony niż w Shippudena, właśnie przez to, że nagram to regularnie co tydzień i dużo więcej wiem. Możliwe, że powoli coraz więcej nie musisz wiedzieć. Tak, nawet muszę wiedzieć z siłą rzeczy. Ja oglądam ten odcinek raz, drugi, robię screeny, trzeci i tyle, nie? I tak to wygląda. I dlatego ja osobiście polecam Boruto, szczególnie teraz. I wydaje mi się, że może to w jakimś stopniu dla wielu ludzi przerosnąć nawet Shippudena, ale wiemy, co oznacza sentyment. Sentymentu się nie pokona. Ludzie, którzy oglądają Naruto Shippudena i Naruto od pierwszego, od zawsze, od 15 powiedzmy lat, nie powiedzą, z tego sentymentu nigdy nie powiedzą, że Boruto jest lepsze. Po prostu... Ja bym był w stanie coś takiego powiedzieć, o ile wiesz, o ile byłoby lepsze. Na bieżąco, bo nie, no chodzi o to, że Boruto robi kompletnie odwrotną rzecz niż pierwszy Naruto. Boruto jest inny, jest inny, bardzo inny jest. Jakby... No, ale chodzi o to, że wiesz, pierwsze Naruto zrobiło tak, że dało ci naprawdę dużo na początku dobrych odcinków, a później dopiero złe. Boruto wręcz przeciwnie zrobiło. I Shippuden tak samo było, że najpierw było dobre. Później wojna. Tak. Shippuden sobie tak leciał, wiecie, pokazywałem na kamerę, co góreczki były. A wiecie, jak Boruto idzie? Tak o, z samej ziemi, z samego gówna, wynurza się kret spod ziemi i bum, i leci sobie do góry, do góry. No. I patrząc na mangę, nie wygląda na to, i patrząc na to, jak teraz kanony są prowadzone, w jaki mądry sposób, to się nie tak słabo, nie, tak się tak nie zmieni szybko. I może się okazać, że Boruto będzie lepszy. No ja nie mówię, że nie. Może nawet się okazać. Jeżeli jestem fanem Naruto, czy jest dużo minusów na pewno, Naruto Shippudena. Te naukowe narzędzia ninja i tak dalej, które ci się na pewno nie spodobają, ja już widzę, co ci się nie spodoba, bo powiedzmy, że z tego, co już słyszałem od ciebie, to wiem... Wiem, co ci by się nie spodobało. I dużo rzeczy, których ja mówię teraz, że są fajne, powiedziałbyś, że nie są fajne. Więc to znowu, jakby to jest moja subiektywna opinia, którą ja teraz mówię. Zależy, bo jeżeli chodzi o naukowe... Dobra, kończmy to. Nie będę już mówił, bo to mieliśmy 20 minut temu skończyć, tak. Bo zaczęliśmy o Boruto. Tak, tak. Dobra. Kończmy to po prostu tam. Tak, kurwa. Kończymy. Powiedzieliśmy sobie o wszystkim, nie tylko o Hyuga. O Hyuga najwięcej. Możliwe, że teraz już nie najwięcej. Ale jest. Nie wiem. Chyba nie najwięcej, wiesz? Nieważne. Ale wszystko jest powiązane ze sobą. Także... Tak. Bo wszystko było w tematach prawie Naruto. Także... Tak, tak. Trzymaliśmy. Ktoś jakiś problem ma? Zapraszam do komentarza. Jest taki prosty czarny krzyżyk u góry, jak się nawet pod ten celujecie, to taki czerwony się robi. Polecam. O, ale prowokuję. No. W tym momencie, bo to i tak już koniec. Tak jest. Elo! Siema.